Mateusz Kaniowski, jedyny wywiad dzisiaj z Adrianem Polakiem. Witam serdecznie. Cześć, hej. I przede wszystkim chciałem powiedzieć, że odwróciłeś losy. Kiedy ludzie byli wcześniej zdecydowanie za Ferrari, tak teraz widziałem na czacie, oglądając konferencję na żywo, że to się odwróciło, no i on mocno oberwał za to wszystko. No stary, to kurwa, zależało mi strasznie na tej walce. No co mam ci powiedzieć? Naprawdę przygotowałem się. Jak normalnie do tych walk przygotowywałem się zajebiście, to do niego się przygotowałem jak do Mistrza Świata. Codziennie, kurwa, nie były może, nie codziennie po dwa treningi, ale codziennie treningi były. Wiesz, w niedzielę, kurde, za każdym razem reset, jakaś sauna, jacuzzi, wiesz. Poświęciłem 100% kurwa siebie, swojego serca, czasu na tą walkę do niego. I wiesz, to nie chodzi o przygotowania fizyczne, ale mentalne. Mentalnie byłem zajebiście i jestem dalej przygotowany na tą walkę. I ja po prostu chciałbym mieć to na sobą. Chciałbym, żeby w końcu wyłonił się ten lepszy i tak dalej, żebyśmy, kurwa, wiesz, już tym obrzucanie się tym gównem nie trwało, kurwa, wiecznie, rozumiesz? Ale wiesz, co zauważyłem, że to ty najbardziej na to wpłynąłeś, bo kiedy on już mówił, że nie, to ty wtedy stawałeś na środku i mówiłeś, że nie, jak, tyle się przygotowałem i miałem wrażenie, że to twoja postawa miała największy wpływ na zmianę. Bo chciałem tej walki, rozumiesz, zależy mi na tej walce, bo ja wiem, że to wygram, słuchaj mnie. Jakbym, kurwa, chociaż miał lekkie wątpliwości, bym powiedział, dobra, jebać, zróbmy to w czerwcu. Ja jestem 100% pewny, że ja tą walkę wygram. Nieważne, w jakiej by była formule, ja wiem, żebym tą wygrał. I, kurwa, chciałem tej walki. Widziałem, że, kurwa, na mnie w chuj osób liczy i tyle pracy, co wsadziłem w tą walkę, mentalną i fizyczną. Chcę to przekierować w końcu na oktagon i pokazać, kurwa, tym ludziom, wiesz. Jak mówicie, proszę, chodźmy kroczek i przepraszam was, bo tutaj ktoś nam wpadł w kamerę niechcący. Inicjatorem tej walki, bo chciałem jej bardzo. Uwierz mi, stary, od czwartku, od 8 rano, gdy dowiedziałem się... Kamień z serca spadł? Mega. Naprawdę, stary, ty nie zdajesz sprawy, jak ja się cieszę. Ja jestem, kurwa, przeszczęśliwym człowiekiem, nie? Że ta walka się jednak odbędzie. Ja przez te kilka dni, no stop, nie wiedziałem, czy ona w ogóle będzie. Już byłem załamany, tak naprawdę. Teraz dowiedziałem się dzisiaj, że może być to wiewiór. No, to wiesz, no okej, okay, było zastępstwo, ale do tej pory nie wiedziałem o tym zastępstwie. Wiesz co, mnie ogólnie to troszeczkę też bawiło, bo jak robimy wywiady z Popkiem i z Romanem Parkiem, to wy, gdzie jeszcze 2-3 tygodnie temu musieliście się pozabijać, groźby karalne, niekaralne, wszystko, nagle staliście sobie i ustalaliście. Wy macie jednak te ludzkie twarze, które mogą ze sobą pogadać, zauważyłem. Stary, no kurwa, no znam się z nim dosyć długo czasu. Tutaj już było, zobacz, że z jego strony, no nie wyzywał mnie od sfeli i tak dalej. No to mnie też, ten mój gniew też opadł. Kurwa, no co mam ci powiedzieć? Zgodził się na tą walkę, wy co miałem go jebać, no? Zgodził się na tą walkę, cieszę się w chuj, że się po prostu zgodził. Mi tylko na tym zależało, żeby odbyła się ta walka. I odbyła się ta walka i super, kurwa, no ja... A już podpisaliście to? Jeszcze nie, ale już jesteśmy między sobą dogadani, federacji są już przekazane... To opowiedz proszę, jak to ma wyglądać? No właśnie, jeszcze nie możemy ogłaśniać publicznie tego. Ma być dzisiaj wieczorem dopiero informacja. Ale chodzi o tą budkę telefoniczną czy o co? Bo ja już się pogubiłem, słuchaj, bo to za dużo. Tak, dużo się działo, też wiesz, Boxel też podkręcał i tak dalej, wiesz jak to jest. Pomysłów Boxela znamy z tego, że daje milion pomysłów na minutę. Do realizacji idzie półtorej. Bo, półtorej dlatego, bo pierwszy się uda, a drugi jest nieskończony. Znaczy to jest mniejsze niż klatka rzymska faktycznie? Nie będzie klatki rzymskiej ani budki telefonicznej. Coś pomiędzy, to będzie... Będzie zajebiście, no poczekajcie, no... Budka rzymska. Wiesz, ja ci powiem, potem będę miał pierdol, że wiesz, że powiedziałem. No mam czekać, wiesz, żeby to było oficjalnie powiedziane, nie? A czy chociaż trochę ci jest go szkoda? Ach, kurwa. Bo on tyle razy zaznaczał, że jest mu przykro i w ogóle. Stary... Pomidor, bo ja ci teraz nie wiem, co powiedzieć, no bo... Serio, to co ja czujesz? Teraz mu powiedziałem, że jestem przeszczęśliwy, że się zgodził na tą walkę, a teraz, wiesz, a z drugiej strony, no gość mnie wyzywał kilka dni temu od Cfeli wiem, dlatego to jest taki paradoks, jak widzimy, że wy sobie stoicie razem i gadacie jakby nigdy nic. No ja jestem człowiekiem, stary, ja też jestem wyrozumiały, jestem człowiekiem i... wiesz, kurwa... Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Czyli ty go w końcu szanujesz, nie szanujesz, darzysz go sympatią po tym, co się stało. Jak to? Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja naprawdę nie wiem. To co jest tu? No, ja ci teraz nie potrafię tak tego powiedzieć. Ja muszę usiąść, kurwa, sam sobie przemyśleć. Ja nie wiem, bo ja tego gościa, kurwa, już znam tyle czasu. On potrafi, o tak, moją nienawiść do niego obudzić. To trwa sekundę. Pstryknie palcami, ja potrafię jak byk z rogami lecieć, kurwa, na niego. Ale widzisz, kurwa... Potrafi się, kurwa, ugryźć w język, okazać skruchę i ja w tym momencie też, wiesz, opadam z tych emocji. Ja od zawsze jestem głosicielem teorii, że wy to jesteście jak takich dwóch braci,
którzy się tuką między sobą. Jeden jest trochę sprytniejszy, drugi trochę bardziej wrażliwy i wystarczy mała iskra, a wy po prostu się odpalacie na 200%, ale tak naprawdę jesteście strasznie podobni do siebie. No i może dlatego nie możemy się dogadać, że jesteśmy podobni. To Krycha z tego, co słyszałem, powiedział, że kurwa, że my mamy identyczne charaktery. Ja też to zawsze mówiłem, bo taka jest prawda. Ktoś tam też powiedział właśnie, że ja się sam nie nazywam samcem alfa, ale ktoś tak powiedział kiedyś, że obydwoje jesteśmy samcami alfa i dlatego się nie możemy dogadać. Wiesz, my mamy wspólnych sporo znajomych. No stary, no tak to kurwa działa, no ja już powiedziałem też to wielokrotnie, nie możemy żyć bez siebie, nie możemy żyć ze sobą. I to jest toksyczna mieszanka, kurwa, no jak się pozabijamy i wyjaśnimy to, to może w końcu, jak, chociaż kurwa. Jak się pozabijacie, to na pewno coś się wyjaśni. No to właśnie, jak się pozabijamy, wiesz, wyłoni się kurwa ten lepszy, to może wtedy już się ten konflikt jakoś, wiesz, ugasi, wiesz. Ja nigdy nie twierdziłem, że będę z nim jakimś przyjacielem i tak dalej, no nigdy nie będziemy raczej kolegami, no to po tej całej przeszłości to jest ciężkie. Ale chciałbym, kurwa, żeby w końcu doszedł do taki moment, że go mijam i nie myślę o tym, kurwa, że chętnie bym podrażnął mu gardło, nie? Mocno. Chciałbym, żeby doszło do takiego momentu, kurwa, wiesz. No chyba już teraz doszło, bo takie miałem wrażenie. No widzisz, no i teraz jest, widzisz, i to jest to, i po chwili mija kilka dni, zaraz powiesz dwa słowa za dużo, gdzieś mnie popchnij i znowu ta nienawiść się, wiesz, wraca. Chciałbym, żeby to było ciągłe, nie? Pamiętam, jak ty wychodziłeś do niego do drugiej walki, byłeś nieprawdopodobnie nabuzowany i w moim odczuciu to właśnie było to, co cię zgubiło. Czy myślałeś na tym, analizowałeś to, co się wtedy stało, że ty wyszedłeś po prostu jak rozjuszony byk? Tak, ja po prostu wziąłem przytreningówkę, efedrynę, z tego co pamiętam, i ona mnie tak mocno naładowała. Do tego jeszcze adrenalina. Teraz jestem kompletnie inaczej, wiesz. No stary, sam widzisz, ja jestem tak pewny tej walki, że ja tak naprawdę prawie, że na wszystko się zgodzi, żeby do niej doszło, nie? A czy to nie jest tak, że po prostu nie chciałeś stracić tych pieniędzy, że przyszło obok nosa? Słuchaj mnie, ja i tak dostałbym te same pieniądze. Tak? Gdyby on się wycofał? Tak, oczywiście, że tak. Ja już mi było powiedziane, że znajdą mi zastępstwo za ten sam cash. Nie, ja chcę go. Kurwa, okay. Nie byłbym takiej satysfakcji z tej wygranej. No nie, no to fajnie, bo myślałem, że to może miał wspólnych z pieniędzmi, ale jak nie, no to jeszcze większa chwała. Taka sama kasa. Czyli co, teraz ludzie będą za tobą czy za Ferrari, jak ty sądzisz? Mordo, to jest sinusoida. No. Ja już się zauważyłem to, że w internecie wystarczy leciutko potknąć się i cię jebią jak szmatę. Stary, no nie wiem, czy bym... Pod twoim każdym wywiadem jebią mnie jak szmatę, gdy wygrałem z Malczyńskim, to jest chyba jedyny wywiad, gdzie ludzie piszą tam o mnie dobre słowa. A pod każdym innym, wiesz, jestem jebany, więc mówię, ale to jest... Wnioskuję, że to zależy od czego w takim razie? Czy to chodzi o twoje zachowanie, czy o co? Na pewno o moją postać kreowaną w internecie jest to zależne, ale wiesz, no to jest taka sinusoida, że raz cię lubią, raz nie. Wiesz, jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Raz się potknę i potem już jestem jebany jak szmata. No wydaje mi się, że to jest za duża kara, jak ktoś aż sobie lekko potknie nogę, no że trzeba go, wiesz, jebać na prawo i lewo. No cóż, no taki jest internet, jestem tutaj dalej, więc kurwa muszę się z tym liczyć, że nie wszyscy, wiesz, że tak to działa. Poza tym, stary, ja sobie to tłumaczę tak, ja nie jestem pluszowym misiem, że mają mnie wszyscy lubić. Są ludzie, którzy mnie lubią i dla nich to robię, będę dalej dla nich to robił. To jest moja praca, mam z tego pieniążki, ja z tego żyję, kurwa. Póki federacja mnie chce, no mimo wszystko jebią mnie, ale no chyba jakoś mnie tam w głębi duszy chcą, skoro tutaj jestem dalej. No zdecydowanie tak. A powiedz mi jedną rzecz. Już chyba dobrze ułożyłem pytanie, które mogę ci zadać. Czy jesteś wdzięczny Ferrariemu, że przyjął w końcu tę walkę? Po tych całych perypetiach. Czy jestem wdzięczny? Że jednak się zgodził, mimo tego, że mówił, że się nie zgodzi. Widzisz, to jest... Wdzięczny to może za dużo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że przyjął tą walkę. Naprawdę, uwierz mi, cała złość i wszystkie emocje spadły w dół. A czy szacunek do niego wzrósł? Szacunek do niego wzrósł? Myślę, że w jakimś stopniu w końcu pokazał jaja. Kurwa, powiem ci szczerze, ja myślałem, że kiedyś myślałem, że jest charakternym gościem. Po tym, jak dowiedziałem się, że paluszek go boli, nie chce walczyć, od razu mówię, nie no kurwa, pizda totalna. Teraz zgodził się na tą walkę, ale chciałbym, wiesz, on poniekąd nie miał wyjścia. Amadeusz nie miał wyjścia. Nie mamy się co oszukiwać, Amadeusz nie miał wyjścia i dobrze o tym wiemy, że nie miał po prostu wyjścia, bo ludzie by go kurwa zeżarli. Zrobił to, żeby ratować swoją dupę, ale to jest nieważne. Cieszę się, że ta walka się odbędzie. Nie zatrzymuję cię, do zobaczenia w sobotę i dziękuję za wywiad. Dzięki i chciałem jeszcze na sam koniec bardzo podziękować Welding Team, mój sponsor na walkę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to chociaż będzie jeden, jedyny wywiad twój, po którym nie będę jebany jak szmata. Pozdrawiam.